Zacznę może od tego, że w ogóle pracujemy i przygotowujemy od wielu tygodni solidny raport o tym, co się w tym mieście dzieje, co dzieje się w spółkach komunalnych, jak kształtują się koszty tych spółek, na co idą pieniądze grudziądzan, ile kosztuje, jakie są koszty obsługi prawnej, no ponieważ mieszkańcy, którzy są gnębieni coraz większymi podwyżkami, którzy płacą więcej za bilety komunikacji, które zostały, jak wiadomo, podniesione z powoływaniem się na program naprawczy, który następnie został unieważniony. Płacą więcej za śmieci, lada moment mają płacić więcej za wodę i ścieki. Także, no i jak słyszymy, dochodzą do nas takie głosy, szczególnie od spółdzielców, od mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, ale i innych wspólnot, no płacą horrendalne kwoty za ogrzewanie. Tu oczywiście gmina na to jakby wprost wpływu nie ma, no ale jest spółka komunalna, która to ciepło dostarcza. I w związku z tym, czy należy się mieszkańcom wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie dzieje się tak w innych miastach, dlaczego są miasta, które potrafią obniżać płatności za śmieci, bo takie miasta też są. Natomiast w Grudziądzanom funduje się 40-procentową podwyżkę. I taki raport jest właśnie na ukończeniu. Myślę, że będzie on może już w przyszłym tygodniu czynny i wtedy zorganizujemy dużą konferencję prasową, bo chcielibyśmy, aby ta konferencja była też związana z prezentacją pewnego dokumentu, który przekażemy mediom, który przekażemy mieszkańcom, ale który przekażemy, co jest bardzo istotne, wszystkim radnym, również tym z rządzącej większości, aby no, nigdy nie można było powiedzieć, że czegoś nie wiedzieli. Dlaczego to trwa tak długo, to może odpowiem, dlatego że sposób dochodzenia do wiedzy jest no, bardzo utrudniany. To miasto, które gdzie prezydent, który mówił tak wiele o transparentności, no, staje na głowie, aby uniemożliwić normalną pracę radnym, normalną pracę komisji rewizyjnej i tak dalej, ale oczywiście z tym sobie poradzimy. Od kilku tygodni prowadzimy zakrojoną na szeroką skalę akcję pytań kierowanych o udzielenie informacji publicznej. To jest no, duża akcja prowadzona w stosunku do spółek komunalnych i do Urzędu Miasta i Instytucji Miejskich. Niekiedy wydaje się, że to taka trochę zabawa w kotka i myszkę. Tak w rzeczywistości nie jest. W niektórych sytuacjach, gdzie miejskie podmioty zostały zmuszone do wydania decyzji o odmowie udzielenia tej informacji, będziemy chodzić do sądów i te informacje prędzej czy później otrzymamy. Myślę, że nawet prędzej niż później. I wreszcie kolejna sprawa i kolejny sposób zdobywania informacji to jest po prostu to, co się dzieje w całej Polsce, w czym w niektórych przypadkach brylują radni nie Prawa i Sprawiedliwości, a radni Koalicji Obywatelskiej, czyli kontrola dwóch radnych, którzy udają się do instytucji miejskich, do spółek z udziałem miasta i którzy działają na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, dokładnie artykułu 24 ustęp 2, który brzmi: w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. I właśnie w tym trybie
Zwróciliśmy się w ostatni piątek, tak, w ostatni, w poprzedni piątek, pan radny Krzysztof Kosiński i ja zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego, złożyliśmy na ręce pana sekretarza pismo, w którym domagaliśmy się udostępnienia nam do wglądu szeregu dokumentów, dokładnie 12 dokumentów związanych z obsługą prawną urzędu. Tam były takie rzeczy jak, tam tu są wymienione dokładnie z datami zawarcia umów. Chcieliśmy zobaczyć umowy na przykład na wykonanie audytu prawnego regionalnego szpitala specjalistycznego, ujednolicenie i uporządkowanie ładu korporacyjnego panującego w spółkach komunalnych, w których udział lub akcja posiada zamawiający, świadczenie usług prawnych w zakresie porad prawnych z wyłączeniem praw ED, prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi z powództwa zleceniodawcy, prowadzenie sprawy sądowej o szczególnym stopniu skomplikowania, kilka jest tego typu tytułów i tak dalej, i tak dalej. No i ku naszemu zdziwieniu, przy czym my składając to w piątek 30 kwietnia, nie robiliśmy tak, jak robią to bardzo często radni w różnych miastach, radni Platformy Obywatelskiej, którzy wywołują wściekłe awantury, że domagają się udostępnienia tu, zaraz, natychmiast i tak dalej. Moglibyśmy się tego domagać, no bo to są przecież umowy, które muszą gdzieś w jakimś segregatorze się znajdować, ich przygotowanie czy odnalezienie. My dokładnie pokazujemy daty tych dokumentów, no powinno zajmować sprawnemu urzędnikowi 15-20 minut. Ale na prośbę pana sekretarza, żeby dać trochę więcej czasu, no nie robiliśmy kłopotów, nie robiliśmy trudności. Umówiliśmy się na to, że będą te dokumenty gotowe nawet nie wczoraj we wtorek, tylko dzisiaj rano. No i kiedy się dzisiaj udaliśmy rano do wglądu do tych dokumentów, bo zakładaliśmy, że są przygotowane. Spotkała nas odmowa, nie podano uzasadnienia, podobno takie uzasadnienie będzie na piśmie. Natomiast z tej uchwały wynika, że nie sądzę, żeby jakakolwiek z tych umów mogła naruszać dobra osobiste osób trzecich. Ja sądzę, że te osoby, które są stronami tych umów, no nie mają sobie, nie mają nic do ukrycia, mam przynajmniej taką nadzieję. No i jak również my zdajemy sobie sprawę, że zapoznając się z tymi dokumentami, musimy zachować przepisy o tajemnicy prawnie chronionej. Taką świadomość mam ja, jak i zarówno pan Kosiński. Byliśmy gotowi podpisać stosowne zobowiązanie, gdyby takiego od nas żądano. No, odmówiono nam tego, co uważam jest przestępstwem, ponieważ interpretujemy to jako uniemożliwienie wypełniania mandatu radnego, czego urzędnikowi, czy to jest prezydent, czy to jest sekretarz, robić nie wolno. Ale to oczywiście będzie miało jeszcze inne konsekwencje. Mianowicie, my nieprzypadkowo pytaliśmy o te umowy. Mieszkańcy, którzy nie rozumieją, dlaczego muszą płacić, dlaczego życie w tym mieście jest coraz droższe, dlaczego opłaty za śmieci podniesiono im o 40%, no z tymi pytaniami zwracają się do nas. My w tym nie uczestniczyliśmy, co więcej, pokazywaliśmy, że te opłaty nie są absolutnie konieczne, że można ich uniknąć. Mówiliśmy, jak to zrobić. Była nawet propozycja z naszej strony, aby, która to jakby powodowała, że można było tego uniknąć, no ale z niej nie skorzystano. W związku z tym proszę się nie dziwić, że będziemy posługiwali się tymi danymi, które uzyskaliśmy z innych źródeł, ponieważ no, oprócz tych źródeł takich jak zajrzenie do umowy, przeczytanie umów przez radnego, istnieją też takie narzędzia jak sprawozdania spółek w KRS-ach, co prawda one są niekompletne, publikowane z opóźnieniem, ale z nich też można się parę interesujących rzeczy dowiedzieć. Na przykład
Pamiętamy, jak wielkim przedsięwzięciem miało być powołanie tak zwanego holdingu komunalnego. No dzisiaj to jest jakaś wydmuszka, nie wiadomo właśnie po co funkcjonująca, zatrudniająca 4 osoby, zajmująca się prostą jakąś tam obsługą niektórych, księgową niektórych spółek komunalnych, no która jednak kosztuje grudziąckich podatników, jak wynika ze sprawozdań samej spółki, około 800 tysięcy złotych, a same, i to mnie najbardziej dziwi, o to będziemy oczywiście pytać, ponieważ z umieszczonego w KRS-ie sprawozdania wynika, że sama obsługa prawna, ja nie bardzo wiem, co w takiej spółce za kontrowersje prawne ta spółka musi rozwiązywać, jeżeli z tego wynika, że na usługi prawne wydano w niej 175 tysięcy złotych. To jest kolosalna, kolosalna kwota. I wracając do tego, co się stało dzisiaj, czyli odmowy. My oczywiście tej sprawy tak nie zostawimy. Jutro rano będziemy o tym rozmawiać również z panem posłem Kałużnym. Jesteśmy umówieni, postaramy się, będziemy szukali u niego też wsparcia. Natomiast ja przypomnę, że obsługa prawna urzędu, no tej obsłudze była daleka od transparentności. Rozpisany przetarg, potem przetarg unieważniony, zlecenie udzielone z wolnej ręki, więc trudno się dziwić, że chcielibyśmy dowiedzieć się, o jakich pieniądzach mówimy, ile to kosztuje i to, co ważne, chcieliśmy zweryfikować te sygnały, które otrzymujemy od mieszkańców, te materiały, które mieszkańcy nam dostarczają, których nas informują. Niektóre z tych materiałów w mojej ocenie wydają się być bardzo wiarygodne, ale jako radni z dużym doświadczeniem wielu kadencji wiemy, że coś takiego należy zweryfikować, sprawdzić. Zrobiliśmy taką próbę. Wystąpiliśmy o umożliwienie nam zajrzenia w te dokumenty, żebyśmy wiedzieli, czy to, o czym mówią mieszkańcy i te materiały, które do nas dostarczają, są prawdziwe. No niestety decyzją pana prezydenta, bo tutaj chcę powiedzieć, że przekazał nam te informacje pan skarbnik, ale poszedł następnie negocjować po naszym stanowisku, który protestowaliśmy tylko temu, poszedł rozmawiać z panem prezydentem. Pan skarbnik czy sekretarz? Oj, przepraszam, tak, sekretarz, przepraszam. Pan sekretarz. I po krótkiej, po tam półgodzinnej czy troszkę dłuższej naradzie z panem prezydentem doszedł, poinformował nas, że jednak pan prezydent zdecydował, że uniemożliwi nam, odmawia udzielenia tych informacja. Przecież my pytamy tylko o te umowy, które tu są numeratywnie wymienione. Więc nie wiemy, dlaczego te dokumenty akurat miałyby być umowami na obsługę prawną, miałyby być tajne. Tego nie rozumiemy i myślę, że dla sądu też będzie to niezrozumiałe, bo będziemy swoich praw w tym względzie dochodzili na każdej możliwej drodze. Czy to nie jest też niedopełnienie obowiązków prezydenta? No zobaczymy. Ja jeszcze mówię, dla mnie jest to bulwersujące, bo słyszymy, że nie ma w Polsce, mimo że to często kończy się awanturami, to nie słyszymy o tym, żeby dochodziło do tak jawnej odmowy czy złamania tego prawa, które daje nam ustawa, które radnym daje ustawa o samorządzie gminnym. Przychodzą radni, przynoszą zapotrzebowanie na wgląd do dokumentów, dają na to czas, czego nie muszą, bo to dokumenty są praktycznie, powinny być w każdej chwili dostępne, no bo jest data, jest nazwa umowy i tak dalej. I radni doskonale zdają sobie sprawę, co mogą ujawnić, a czego nie mogą, nie będą mogli ujawnić po analizie tych dokumentów i nagle się okazuje, że nam się tego odmawia. No myślę, że to jest jakaś specyficzna, nie wiem, może trójmiejska wykładnia prawa, bo tutaj no desant
Trójmiejski właściwie opanował wszystkie spółki, nie tylko miasta, ale wszystkie spółki miejskie. O tym też będziemy na tej dużej konferencji mówić. Być może jest to jakaś taka wykładnia prawa. No mam nadzieję, że polskie sądy tego stanowiska nie podzielą. A tu z Państwem spotykamy się przede wszystkim po to, żebyście pomogli nam dobić się do tej wiedzy, bo my traktujemy zdobycie tych wiadomości, tych informacji jako obowiązek wobec mieszkańców. Mieszkańcy muszą zacząć rozumieć, dlaczego obciąża się ich coraz większymi daninami, dlaczego wszystko w mieście drożeje i na co ich pieniądze tak naprawdę są wydawane, po co, czemu i dla kogo potrzebne są te podwyżki. I myślę, że na to już bardzo niedługo dostarczymy mieszkańcom przekonującą odpowiedź. Czy panowie wystąpiliście o te dokumenty dlatego, że z własnej wiedzy, ale też tak jak pan mówi, z wiedzy mieszkańców wynika, że w tych dokumentach mogą występować kontrowersje albo że niektórych umów w ogóle nie powinno być? Tak na znaczy, wiem, to jest, to niektóre z tych umów mają zadziwiające tak, no, przy czym teraz oczywiście już tu postanowiliśmy z panem radnym, że teraz zakres swoich pytań rozszerzymy. My będziemy chcieli zobaczyć no, dokumenty, które zostały wyprodukowane podczas wykonywania audytu prawnego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Albo będziemy chcieli zobaczyć dokument, który towarzyszył zleceniu na ujednolicenie i uporządkowanie ładu korporacyjnego panującego w spółkach komunalnych, których udziały posiada zamawiający. No bo zakładamy, że jeżeli ktoś bierze 30 czy 60 tysięcy złotych za tego typu tytuł, no to mamy nadzieję, że po tej działalności zostaje jakiś namacalny ślad. I to nie jest jedna kartka papieru, to jest jakiś poważny dokument, bo pieniądze są poważne, prawda? Więc natomiast my na razie musimy się opierać na tym, co dostarczyli nam mieszkańcy, niektórzy z podpisami, niektórzy anonimowo. Natomiast no, wydaje się, że te materiały wydają się być wiarygodne, ale właśnie w poczuciu odpowiedzialności za to, co robimy, zwróciliśmy się do pana prezydenta, do miasta, o to, żebyśmy mogli to zweryfikować. I tej możliwości nam odmówiono. Musimy powiedzieć, że w zasadzie można powiedzieć, że pandemia wpłynęła na dzisiejszą naszą rzeczywistość, uśpiła w znacznym stopniu to życie społeczne, życie polityczne i to jest fakt, że dzisiaj społeczeństwo przekierowuje swoją uwagę na własną ochronę zdrowia, na rzeczy najważniejsze, życia czasami, bo mamy, borykamy się z wielkimi problemami zdrowotnymi, ale co nie znaczy, że musimy popaść w stan uśpienia. Powiecie Państwo, że w Polsce samorządy, odkąd dostały olbrzymie pieniądze, olbrzymie środki do dyspozycji, posiadały także zdolność gigantycznego zadłużenia nie tylko w bankach, ale i w parabankach, nie do końca zawsze rzetelnie wydają te środki, te pieniądze. Jeżeli chodzi o Grudziądz, który boryka się z gigantycznym problemem zadłużenia wielu setek milionów, niektórzy mówią, że ta kwota przekroczy już miliard złotych, być może razem ze zadłużeniem spółek, szpitala, bo to wszystko jest na karku mieszkańców, czyli miasta. Tutaj szczególnie każda złotówka wydawana przez miasto, ale także przez spółki, musi być z dwóch stron oglądana. I radni Prawa i Sprawiedliwości tutaj niestety, ale muszą wypełniać swój obowiązek rzetelny. Oczywiście mamy tutaj bardzo zwartą blokadę, jeżeli chodzi o udzielanie informacji. Czyli musimy postawić tezę, że obecna władza ma coś do ukrycia. Czegoś się chyba boi. Takie pytanie możemy postawić. Czego się boi władza Grudziądza, że nie chce udostępnić wszystkich istotnych informacji radnym, które muszą być udostępnione z mocy ustawy o samorządzie lokalnym. To oczywiście są takie problemy w naszym mieście,
pewnym naśladownictwem tego, co dzieje się w miastach, zresztą zarządzanych, tak jak tutaj mówił pan radny Wiśniewski, przez Platformę Obywatelską, gdzie notorycznie drenuje się budżety, budżet miasta, nie tylko budżety spółek, tworzy się agencje, opłaca się agencje konsultingowe, doradztwo, zatrudnia się nowych dyrektorów, nowych prezesów. To wszystko ulega powszechnemu rozbudowaniu, a za to oczywiście muszą płacić finalnie mieszkańcy w swoich podatkach, w swoich daninach, bo to później te nadmiarowe koszty są przenoszone na mieszkańców.